nie wiem, czy mój głos będzie słychać, bo jest dość silny wiatr, zbliża się potężna burza. Ja myślę, że u mnie będzie za jakieś parę minut. A nie wiem, czy na tym wideo będzie można dostrzec, ale właśnie tutaj w centralnej części ekranu nad horyzontem widać, przynajmniej ja gołym okiem widzę, tak ledwo, ledwo te drapacze chmur Bostonu. Widzę, że już w Bostonie dobrze leje. Tam już dobrze jest, słyszę wyładowania elektryczne, chyba to właśnie nawet widać. Przez moment było widać i zaczyna się tango. Trzeba się schować, uciec do domu, bo właśnie zapowiadali dzisiaj, że będzie potwornie gwałtowny sztorm z wyładowaniami. Stało paru ludziom chałupy zaleje. Ubezpieczenia wypłacą. I życie toczy się dalej. Strasznie. Z tej strony najgorzej wygląda właśnie, ale to jest tak na zachód ode mnie. Nie wiem, czy... Mam nadzieję, że to tak główne właśnie epicentrum chyba mi minie, bo widzę kierunek wiatru, że spycha to w kierunku zachodnim. Tak bardziej... bardziej południowo-zachodnim. Żeby wam podkreślić. Bo w tej chwili tak jak tutaj celuję, o, widzieliście ładowanie elektryczne? W tej chwili tak jak celuję, dokładnie na środku ekranu, to jest dokładnie zachód. I widać te ściany deszczu, przynajmniej gołym okiem widać. Potężny tam gdzieś musi dobrze lać i pioruny trzaskają. U mnie na razie tak troszkę tu powiewa. Tak wiatr ma ze 40 km na godzinę. Ale jeszcze nie jest tak groźnie, żebym musiał uciekać do domu. Jakby nie było, to pan Franklin wynalazł właśnie piorunochron i chyba pierwszy zainstalowany piorunochron, bo właśnie miał miejsce w Stanach Zjednoczonych. Hej! Zobaczcie, tu niektóre łódki to tak fajnie powyciągane na brzeg. Tutaj ludzie, tutaj za mną dokładnie, tu właśnie to leci droga wzdłuż tego wybrzeża. Są ludzie takie pobudowali domki. Ja nieraz tu stanę sobie wieczorem, patrzę, tam dzieciarnie marihuanę pali. Yeah. Takie fajne obrazki. Ach Boże, jak ja lubię taką pogodę, a jaka bryza. Dzisiaj było 32 stopnie. Odczuwalna temperatura 42. Przy takiej temperaturze i wilgotności powietrza odczuwalna temperatura jest powyżej 40 stopni Celsjusza. Słuchajcie, skórę by człowiek zdzierał, żeby trochę chłodniej było. Cokolwiek by się nie ubrał, po prostu nie da się chodzić. Przykleja się do skóry automatycznie, tak jakbyś pod prysznicem stał. Taki jesteś wilgotny. O, piękne ujęcie tego wyładowania elektrycznego. Chyba mi się udało złapać właśnie. Mam nadzieję, że to moją chałupę ominie. No chyba się, jednak mi się chyba nie uda, bo tak słychać, jakby tutaj docierało jednak w moją stronę trochę. Ale tak chyba brzegiem mnie złapie. Cześć, spróbuję wam pokazać niebo nad moją głową. To tak właśnie wygląda, zobaczcie, jak jest czarno, nie? Oczywiście te druty w Ameryce na tych słupach, jak wszędzie, jak na starym westernie. Słupy i druty telegraficzne, kuźwa. Ale tak właśnie wyglądają Stany Zjednoczone poza miastem, na Zadupiu, bo ja mieszkam na Zadupiu. Ja co zresztą sobie bardzo cenię. Fajna sprawa mieszkać na Zadupiu. Wow, słyszycie to? Niebo się gniewa. Film będzie za długi, już ma 4 minuty, także wrzucę go dzisiaj wieczorem na YouTube. Piękne ujęcie wyładowania. Trzymajcie się. Jeżeli przeżyję ten potop dzisiejszy. Na razie. No zobaczcie, jak zaczęła się ulewa. To nie jest normalny ulewa, taka normalny deszcz. Zobaczcie, z jakim siłą wiatr nasuwa. Ja mam nadzieję, że mi się to nagra. Ja tu się chowam na ganku, żeby ten... Zobaczcie, to jest moja wiśnia pod natarciem wiatru i deszczu. Zobaczcie, to jest coś niesamowitego. Muszę uciekać, bo muszę zamknąć okna. Zostawiłem na górze okno otwarte. Zobaczcie, jak to zasuwa. To są tony wody w ciągu kilku minut.
patrzyłem na prognozę, to ma trwać tylko kilkadziesiąt minut. Ale jest bardzo gwałtowne. Tylko trzeba zobaczyć taki mały pejzaż z podmiejskiej miejscowości. Strasznie, strasznie to wygląda. Chociaż ja uwielbiam taką pogodę. Patrz, jeszcze listonosz jeździ. Proszę bardzo, to jest dedykacja do służby. Coś niesamowitego. Ach, ta moja wisienka, ona dzisiaj przejdzie. Trzciny sezonowe. A. Tu już naprawdę nie potrzeba mojego komentarza. Muszę zbiewać, bo już jest mokrym cały. Nie dam rady już dłużej. Do usłyszenia, do zobaczenia.